Przygotowania do wyborów samorządowych w toku, pierwsze umowy podpisane. Artyści uliczni zachwyceni Radomiem, a Radom zachwycony sztuką ulicy. 23 czerwca, poniedziałek, Agnieszka Mąkosa, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Wspólnota samorządowa oraz Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym idą razem do wyborów samorządowych. Umowa pomiędzy obiema organizacjami została podpisana w poniedziałek. Zakłada ona między innymi współpracę w przyszłej kadencji Rady Miejskiej oraz poparcie kandydata wspólnoty w wyborach prezydenckich. Dotychczas radni wspólnoty byli w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i dalszej współpracy nie wykluczają. Podpisane porozumienie ma jedynie wzmocnić listę wyborczą do Rady Miejskiej. Przede wszystkim chodzi o integrację i wzajemne wsparcie. Tak o podpisanym porozumieniu mówią zgodnie przedstawiciele wspólnoty samorządowej oraz Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym. Porozumienie to obejmuje cały szereg zagadnień, wspólnych działań i wspólnych przedsięwzięć i wspólnych stanowisk związanych właśnie z okresem przedwyborczym, jak i później w okresie powyborczym. Na mocy podpisanego porozumienia obie strony zadeklarowały chęć współpracy w przyszłej kadencji Rady Miejskiej oraz utworzenie koalicji. W wyborach prezydenckich Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym Region Radomski deklaruje poparcie dla kandydatury wystawionej przez wspólnotę samorządową miasta Radomia. Kandydatem, którego obecnie popiera wspólnota samorządowa, jest Andrzej Kosztowniak. Rozmowy co do dalszej współpracy na linii Wspólnota Prawo i Sprawiedliwość dopiero mają być prowadzone. Podpisane w poniedziałek porozumienie między stowarzyszeniami ma wzmocnić przyszłą listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj te dwa środowiska postanowiły pójść razem do wyborów. Oczywiście my dzisiaj jesteśmy w Komitecie Wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i ten krok wzmacnia ten Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Choć jak zastrzegają przedstawiciele wspólnoty, rozmowy z PiS co do dalszej współpracy dopiero mają być prowadzone. Gdyby porozumienie z partią Jarosława Kaczyńskiego nie udało się zawrzeć, wspólnota wystawi swoją listę w wyborach do Rady Miejskiej. Zgłosi także swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Długi weekend na drogach Radomia i powiatu radomskiego bez ofiar śmiertelnych, ale wciąż niestety z pijanymi kierowcami. Policja podsumowała akcję Bezpieczny Weekend. Akcja Bezpieczny Weekend była prowadzona przez radomską drogówkę od środy do niedzieli, w sumie od 18 do 22 czerwca na terenie Radomia i powiatu radomskiego. Doszło do prawie 40 kolizji i do dwóch wypadków, w których dwie osoby zostały ranne. Podczas długiego weekendu doszło do kilku zdarzeń drogowych, których przyczyną było przede wszystkim nadmierna prędkość, wyprzedzanie na trzeciego, niedostosowanie prędkości oraz nieustąpienie pierwszeństwa. Podczas weekendu policjanci skontrolowali stan trzeźwości około 1500 osób, w tym zatrzymali kilku nietrzeźwych. Zatrzymani pijani kierowcy stracili prawa jazdy. Za prowadzenie pod wpływem alkoholu grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności. Żonglerzy, parodyści, iluzjoniści, tancerze i muzycy zawładnęli w miniony weekend radomskim Deptakiem. Na ulicy Żeromskiego odbył się 3. Radomski Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Impreza pod każdym względem inna od tego, co oferują chociażby miejskie placówki kultury i można tylko żałować, że taki festiwal odbywa się tylko raz w roku. 4-godzinne show, w którym nie brakowało żadnego elementu sztuki ulicznej. Do Radomia kolejny raz przyjechali artyści, by zaprezentować swoje nieprzeciętne umiejętności. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że pomimo tego, iż mam naprawdę silny wiatr i chmury, to ludzie przyszli. Jest full publiczność, jeśli nawet zetniemy tam na scenę. Mamy tam naprawdę kilkaset osób. Poruszałem się po Deptaku, więc te mniejsze atrakcje też już cieszą się popularnością. Choć oczywiście najważniejsze było to, co działo się na fontannach. Najmłodsi byli pod wielkim wrażeniem iluzjonistów. Pochwał Radomiowi nie szczędzili także sami artyści. Festiwal w Radomiu jak najbardziej mi się podoba. Pierwszy dzień jestem, ale wygląda mi, że jest świetny. Dla wszystkich artystów występy na ulicy to pasja i bardzo ważny element życia. Bardzo znaczący dla nas element, ponieważ poza tym, że jest to coś, co bardzo lubimy, uwielbiamy to robić. No to jak powiedział kiedyś jakiś mądry człowiek, jeżeli robisz w życiu to, co lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Dlatego to nie jest nasza praca. My po prostu w ten sposób pozyskujemy fundusze na życie też. 3. Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji odbył się w ramach Dni Radomia. Wkrótce na naszej antenie szersza relacja z festiwalu. Półmaraton radomskiego czerwca odbył się dopiero po raz drugi, ale już stał się jedną ze sztandarowych imprez naszego miasta, nie tylko w wymiarze sportowym, bo bieganie jest dla wielu osób czymś więcej niż tylko okazją do bicia rekordów, to po prostu styl życia.
Organizatorzy spodziewali się, że frekwencja przekroczy 1000 startujących w półmaratonie. Tylu nie było, ale zawody ukończyło 911 osób. To też można uznać za sukces. Jak zwykle w tego typu imprezach w Polsce dominowali biegacze z Afryki. Stawialiśmy to na Kenijczyków, no, przyjechała bardzo mocna ekipa, no i udało mi się wygrać pierwsze 3 miejsca. W Radomiu wygrali Kenijczycy. Nagroda za pierwsze miejsce wynosiła 2,5 tysiąca złotych. Kwota nie szokuje, ale jak mówili organizatorzy, to taka przyzwoita średnia krajowa. Dla porównania, we Wrocławiu zwycięzca półmaratonu bierze 5,5 tysiąca złotych. Dla większości uczestników najważniejsza jest jednak sama przyjemność zbiegania. Medal za ukończenie biegu jest najlepszą nagrodą. Nie przeszkadzała taka zmienna pogoda trochę? Na wszystko jesteśmy przygotowani. Profesjonaliści padają na nogi, wstają i biegną dalej. Jak zauważyliśmy, świetnie radziły sobie panie. Wygląda, że pani w ogóle nie jest zmęczona. No ja tak wolę maraton sobie przebiec. A pałeczka to tak jeszcze się nie rozgrzałam. Zwycięzca potrzebował na pokonanie 21 km nieco ponad godzinę. Ostatnia osoba na mecie biegła prawie 3 godziny. Tyle czasu trwały też utrudnienia w ruchu ulicznym w mieście. To była cena za promocję miasta, bo nikt nie miał wątpliwości, że półmaraton to dobra okazja do prezentacji Radomia dla setek gości nie tylko z Polski. Bieg zmienił formułę obchodów rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku. Z jednej strony przypominamy i cały czas wspominamy i bardzo mocno podkreślamy znaczenie czerwca w przypadku historii naszego miasta i historii Polski, ale również znak czasu pokazuje to, że ludzie chcą obok tej wiedzy i tej formy spędzania czasu, którą regularnie od kilkudziesięciu lat jednak w Radomiu obchodzimy, chcą troszeczkę czegoś innego. Również przy takiej formule bieg, który niesie ze sobą pewne przesłanie, nie jest tylko i wyłącznie biegiem samym dla siebie i też olbrzymia grupa osób, która chętnie biega i bierze w nim udział. Zawody były też okazją do przypomnienia, że biegi dla uczczenia rocznicy czerwca w Radomiu już się odbywały. Były to wspaniałe czasy, gdzie organizowaliśmy biegi uliczne o puchar przewodniczącego Komisji Krajowej Solidarność w Gdańsku. Również frekwencja była olbrzymia, może nie była to ekipa międzynarodowa, ale tutaj miejscowych biegaczy ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych było bardzo wiele. W związku z tym cieszę się, że jest kontynuacja na tak wysokim poziomie, na poziomie międzynarodowym. No i tak trzymać. Ta kontynuacja to dziś nie tylko półmaraton, bo podczas imprezy odbył się też bieg charytatywny czy mistrzostwa lekarzy, a także rywalizacja dzieci i młodzieży. Władze miasta chcą rozwijać czerwcowy półmaraton. Przewodniczący Rady Miejskiej ma z tym określone marzenia. Impreza bardzo piękna, bardzo dużo uczestników, około tysiąca w półmaratonie. Oczywiście zwyciężają nie osoby z Radomia, szkoda, ale jeszcze nas dużo dzieli do Kenijczyków, którzy pierwsi w trójkę biegli na metę. Ale trzeba popracować, mam nadzieję, że kiedyś Radomian też wygra ten bieg. Sympatycy biegania w Radomiu nie zamierzają poprzestać na czerwcowym półmaratonie. Biegać trzeba regularnie. To przecież styl życia. W najbliższy piątek, 27 czerwca, odbędzie się w Radomiu Dzień z Mundurem. Na głównym deptaku miasta zaprezentują się wszystkie służby mundurowe. Atrakcji nie zabraknie, zapewniają wojskowi. Festyn będzie połączony z obchodami święta 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Już od godziny 14 rozpoczynamy mszą w kościele garnizonowym, później o 15 będzie apel uroczysty, gdzie będzie defilada, gdzie będzie pokaz musztry paradnej naszej orkiestry wojskowej garnizonowej, będzie przelot, defilada naszych orlików. Dzień z mundurem odbędzie się na placu Korackiego i rozpocznie się o godzinie 16. Wezmą w nim udział wszystkie służby mundurowe, m.in. policja i straż pożarna. Bardzo się cieszę, że będziemy tam, że będziemy mogli przybliżyć po raz kolejny zawód strażaka, że ci najmniejsi nasi radomianie będą mogli przymierzyć strój strażacki, będą mogli założyć hełm, będą sobie mogli zrobić zdjęcie. Będziemy chcieli pokazać nasz najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, jak również zadymimy namiot, pokażemy mieszkańcom Radomia, jak się zachować właśnie w takiej sytuacji zadymienia. Strażacy i policjanci bardzo często biorą udział w różnego rodzaju festynach i pokazach, ale udział Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy do rzadkości. My jak zwykle, no ze względu na to, że jesteśmy pielęgniarkami i położnymi, chcemy wyjść z takimi usługami dla ludności, która będzie mierzyła pomiar tkanki tłuszczowej i ewentualnie udzielała profesjonalnych porad w zakresie od prawidłowego żywienia, pomiar ciśnienia, tętna i oczywiście udzielanie pierwszej pomocy przez profesjonalnego pielęgniarza, który ma wysokie kwalifikacje. Nie zabraknie też wojskowej strawy, muzyki i różnych konkursów dla dzieci i dorosłych. Będą w międzyczasie organizowane różne konkursy, m.in. zawody w strzelaniu.
odpalaniu symulatora takiego prawdziwego karabinu, ale będzie to oczywiście symulowane. Będą koncerty, także ja myślę, że emocji nie braknie, a dla głodnych będzie również i grochówka wojskowa. Organizatorami festynu są służby mundurowe, miasto oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. I tak kończymy dzisiejszy Teledziennik. U nas na antenie już za chwilę sport, a po sporcie jak zawsze prognoza pogody. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.